Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Ledwie świt zabłyśnie z torbą pełną listów, swym pocztowym wozem rusza w świat. Pat i kot, kot i pat i kot, przyjaciele od lat. Ze snu wstaje słońce, słychać ptaków koncert i szczęśliwy jest naprawdę pat. Listonosz Pat. Każdy dobrze zna pocztowy wóz, a przyjaciół ma pat jak mało który. Może właśnie dziś spotkasz go znów z listem u twych drzwi. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Ze snu wstaje słońce, słychać ptaków koncert i szczęśliwy jest naprawdę pat. I szczęśliwy jest naprawdę pat. I szczęśliwy jest naprawdę pat. Pechowy dzień Pata. Tego ranka panna Hubart, która wstaje zawsze bardzo wcześnie, była zdziwiona, bo furgonetka Pata stała przed jego domem. Ojej! Pat jeszcze w domu? Ciekawe, co się stało? Pat! Jesteś tam? Pat! Pat! Uhu! Pat! Już późno! Jesteś? Śpisz jeszcze, Pat? A listy czekają? Ojej! Już tak późno? Okropnie zaspałem. Co za głupi budzik. Na razie, Pat! Muszę jechać, bo też się spóźnię. Pat wybiegł bez śniadania. Ha, muszę się śpieszyć. Pewnie pani Gogins zachodzi w głowę, co się stało. No nie, moja czapka. Ruszaj się, Jazz. Nie siedź tak. Co ty wyprawiasz, kocie? Myślisz, że jesteś listonoszem? Dalej, jedziemy. Co za dzień? Budzik nie zadzwonił. Jesteśmy spóźnieni ponad godzinę. Było już kilka minut po dziewiątej. Ha, ciekawe, dlaczego Pat się spóźnia? No, trudno. Przynajmniej mam czas podkleić tę paczkę. Może to on? Najwyraźniej mam zły dzień. Dzień dobry, pani. Przepraszam za spóźnienie, ale budzik nie zadzwonił. Wie pani, jak to bywa. Ja też mam od rana kłopoty. Popatrz tylko, że też ktoś nie mógł porządnie zapakować paczki. Cała się rozpada. Czy mogę pomóc? O, moja czapka. Do wszystkiego się przykleja. Hehe, całe palce mi się kleją. Ojej, ale to się lepi. Widzę, że pani też nie ma dziś szczęścia, tak jak ja. Proszę bardzo, myślę, że ją dowieziesz. To jeden z pechowych dni. Dziękuję. Niech mi pani życzy szczęścia. Dziś jest mi potrzebne.
To Ted. Ta obszarpana paczka jest dla niego. Oddam ją, zanim cała się rozpadnie. Cześć, Ted. Mam dla ciebie paczkę. Ted! O, cześć, Pat. Paczka dla mnie? O, to pewnie części zamienne, które zamawiałem. O nie! Wszystkie nakrętki, śruby i śrubki potoczyły się w trawę. O, do licha! Już ich nie znajdę. Taka wysoka trawa. Zaczekaj, pomogę ci. Jedna jest. A co z resztą? Tymczasem Bill Thompson szedł do wioski i zobaczył, że Pat i Ted grzebią w trawie. Zgubiliście coś? Tak, różne śrubki i nakrętki. Ha, mam w domu niezłą rzecz. Zaraz przyniosę. Za chwilę wracam. Ha, nie ruszymy się stąd. Co on chce zrobić? Ha, nie mam pojęcia. Chyba coś znalazłem. Nie, to tylko zardzewiały gwóźdź, a to nic z tego nie będzie. Chyba nie. Patrz, już wraca i niesie magnes. Mam nadzieję, że dobry, bo inaczej nic nie zdziałamy. Znaleźliście coś? Nie, jeszcze nic. Ten magnes jest bardzo mocny. Przyciągnie każdy metal. Niech pan spróbuje. Dziękuję. Magnes zaczął przyciągać metalowe nakrętki i nawet okulary Pata. Sprawdź jeszcze tam. Mam nadzieję, że już wszystko. Wieczorem je policzę. Dziękuję, Pat. Na razie. Trzymaj się, Pat. Dzięki za pomoc. Mam tu jeszcze jedną nakrętkę. Dziękuję, Bill. Magnes bardzo nam pomógł. Co za dzień, Jess. Jeśli tak będzie dalej, nigdy nie rozwieziemy poczty. Następny postój był u państwa Thompsonów. Alf był zajęty naprawianiem stodoły. Dzień dobry, Alf. Przepraszam za spóźnienie. Mam dla ciebie pocztę. Połóż na stole. Doroty wyszła nakarmić kurczaki. Jest coś pilnego? Nie, tylko kilka rachunków. O! Uważaj, co robisz? Przepraszam, Alf. Zaraz ją postawię. Trzymaj mocno, nie w tę stronę. W drugą. Oprzyj o ścianę. Au! O, moja ręka. Au! Ale boli. A niech to. Ach, co za ból. Co ci się stało, Pat? Ojej, zaczekaj tu. Zaraz coś poradzimy. Pani Thompson nakarmiła właśnie kurczaki i wracała do domu. A to dopiero? Co ci się stało, Pat? Nie patrzyłem, jak szedłem. I wszedłem na drabinę. Ha, żeby tylko nie weszło ci to w nawyk. Stój spokojnie, zabandażuję ci rękę. Ale dziś nie będziesz mógł prowadzić samochodu. Musisz trochę odpocząć. Dziękuję, ale co będzie z listami? I właśnie wtedy na podwórzu zjawił się sam Waldron ze swoim sklepem na kółkach. Od razu zauważył zabandażowaną rękę Pata. Cześć, co ci się stało? Opowiedzieli mu o wypadku Pata. Najgorsze, że nie możesz prowadzić, a może przełożymy listy i paczki do mojego samochodu.
i razem objedziemy wszystkie domy. Świetnie. W ten sposób listy będą doręczone. Dziękuję, Sam. Chodź, Jess. Będzie ci tu dobrze. Dzięki, Alf. To chyba wszystko. Do widzenia! A może pani doktor Gilbertson obejrzy twoją rękę? Zresztą i tak musieli do niej wstąpić. Zaraz wracam. Cześć, Pat. Co ci się stało? Boli mnie ręka. Wejdź, obejrzymy ją. Oj! A tu boli? Oj! Na szczęście jest tylko stłuczona. Za dzień lub dwa wszystko minie. Dam ci coś przeciwbólowego. Wkrótce będziesz mógł prowadzić samochód. O, dziękuję, pani doktor. Do widzenia. Do widzenia. Co dwa lub trzy dni zjeżdża na kółkach sklep tu w dolinę. Dolinę. I wszyscy się cieszą, gdy zjawia się, bo droga długa i ciężka do miasta jest stąd, z tej doliny, doliny. Wtedy, gdy bije dzwon, zawsze zjawia się on tu w dolinie. Zakupów więc spis matki robią tu w mig. Dobrze, że jest, brakowałoby go tu w dolinie, dolinie. Czego każdy tu chce, tu w dolinie. Dolinie. I z miasta na szlak rusza sklep co dni dwa. Ludzie wiedzą, że Sam nie zawiedzie ich wszak tu w dolinie. Dziękuję za pomoc, Sam. Dziś miałem kiepski dzień, ale jutro wszystko będzie dobrze. I ja tak myślę. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Wersja polska, studio opracowań filmu.